Witamy w świecie Dacji. Nazywam się Mariusz Rata. Po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. W dzisiejszym odcinku pokażemy ponownie Dacie nowe Sandero w wersji Stepway. Rocznik modelowy 2023 w nowym kolorze khaki lichen. Prezentowany egzemplarz jest w najbogatszej wersji wyposażenia. Nie dość, że Stepway, to jeszcze maksymalnie doposażony. Co jest między innymi na pokładzie? Pakiet Parking Plus, czyli przednie czujniki parkowania, tylne czujniki parkowania, kamera cofania oraz czujniki martwego pola. To te lampki w lusterkach migają, jeżeli w zasięgu przednich czujników martwego pola albo tylnych czujników martwego pola znajdzie się jakiś samochód. Pokazujemy ikonki czujników martwego pola. Jeżeli zapalał się ciągłym pomarańczowym światłem, to znaczy, że w obrębie czujników znajdują się jakieś pojazdy. Jeżeli mrugają, to znaczy, że macie włączony kierunkowskaz prawy albo lewy. Oczywiście prawy albo lewe światełko miga w lusterkach. Modułowe poprzeczki dachowe. To już jest wyposażenie standardowe wersji Stepway. Żeby je modułowe relingi dachowe, trzeba było Maciek mi poprawić. Żeby zrobić z nich poprzeczki dachowe, podnosimy ten element. Bierzemy specjalny śrubokręt, który jest w standardowym wyposażeniu. Odkręcamy śrubki. Cztery. Przekładamy relingi i robimy z nich poprzeczki. Oszczędzamy na bagażnikach dachowych. Idziemy dalej. Standardowe wyposażenie wersji Stepway to są również osłony nadkoli. Przydają się bardzo, bardzo mocno. Egzemplarz został doposażony w alufelgi. Alufelgi 16-calowe, jest to opcja dodatkowa, fabryczna. Co więcej, czujniki parkowania tył oraz kamera parkowania tył to jest w pakiecie Parking Plus. Te zewnętrzne czujniki są to czujniki martwego pola. Tutaj akurat mamy tylne czujniki martwego pola. Ale najważniejszą rzeczą w tym aucie oczywiście jest kolor. Tak właśnie, kolor khaki lichen lub lichen, w zależności jak to powie, po polskiemu albo po angielskiemu. Nowy kolor w ofercie. Zastanawiałem się, czy ten kolor mi się podoba. Moje miejsce pracy jest biurko za mną. Samochód zazwyczaj stoi w ten sposób, więc mam dobre miejsce obserwacyjne. Zastanawiałem się, czy nowy kolor mi się podoba. Więc dalej się zastanawiam. Czy nowy kolor khaki lichen mi się podoba? Patrzyłem tak godzinę, może ze dwie i stwierdziłem, że w tym kolorze coś jest. Dlaczego? Taką perełką w tym kolorze, w tym zestawieniu są alufelgi. Doszedłem po głębokich przemyśleniach, że ten kolor w połączeniu z alufelgami, w kolorystyce z grafitowymi dodatkami, podoba mi się. Tyleż emocji w tej wypowiedzi, że ten kolor mi się podoba. Tylko tyle i aż tyle. Dacia Sandero wersji Stepway w kolorze khaki lichen podoba mi się. Było trochę żartu, było trochę śmiechu, teraz troszeczkę poważniej. Nowy kolor jest kolorem niemetalizowanym. Co to oznacza? Brak ochrony bezbarwnego lakieru na powłace koloru, czyli większa możliwość uszkodzenia na przykład na myjkach automatycznych, drobne zarysowania. Na tym kolorze, który jest bardziej miękki niż lakier metalizowany, będzie to widać. Takim zabezpieczeniem, które polecam, jest nałożenie powłoki ceramicznej. Można to zrobić samodzielnie. Czego nie polecam? Polecam skorzystać z profesjonalnych firm, które położą powłokę, wcześniej umyją ten odpowiednio samochód, wysuszą, przygotują go jednym słowem, położą tą powłokę, ona w jakiś sposób zabezpieczy przed tymi drobnymi ryskami. Oczywiście, jeżeli korzystacie z myjek automatycznych, no to po jakimś czasie myjki zedrą tą powłokę lakierniczą, dlatego odradzam myjki automatyczne, ręcznie, bezdotykowe, bez przecierania. Powłoka lakiernicza, w zależności od tego, jak zdecydujecie się zrobić, jeżeli samodzielnie, no to będzie to niski koszt, tak naprawdę koszt materiałów. Ja polecam zrobić to w profesjonalnym zakładzie, może nie tym za 7 tysięcy, ale w jakimś, który zaoferuje w miarę dobrą jakość wykonania w rozsądnej cenie. Jeżeli chcecie, dzwońcie, zaproponuję taką usługę, oczywiście usługę firmy Carrara. Jak mówiłem, ten egzemplarz został wyposażony na bogato. Ma między innymi pakiet Comfort Plus.
Czyli co ma? System bezkluczykowego otwarcia oraz uruchomienia silnika i nawet zamknięcia. Karta Keyless Entry. Tą kartę wystarczy, że mamy przy sobie jako kierowca. Samochód będzie się samoczynnie otwierał, również zamykał oraz odpalenie zapłonu następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w aucie. Pokażemy to wewnątrz. Co do samej karty, ona ma grot kluczyka zapasowego. Spójrzcie. Jeżeli sama karta nie zadziała, możemy otworzyć drzwi kierowcy, wsiąść do auta, wezwać pomoc i zaczekać na nią. Pakiet Comfort Plus to nie tylko system bezkluczykowy, ale automatyczny hamulec postojowy oraz podłokietnik. Cała konsola z podłokietnikiem. Podłokietnik jest ze schowkiem. Jest on na stałe zamontowany, nie jest niestety przesuwany, tak jak w innych modelach, ale jest to element właśnie pakietu Comfort Plus. Również w opisie tego pakietu znajdziecie regulację wysokości fotela kierowcy, ale jest to standardowe wyposażenie, nawet jeżeli nie macie tego podłokietnika i tej konsoli. Tak? Następnie, doposażony jest w klimatyzację automatyczną. Klimatyzacja automatyczna, o, nawet wieje, nawet działa. Dobra, zmieniamy tutaj. Włączamy klimatyzację manualną, następnie ustawiamy temperaturę, naciskamy przycisk środkowy, cały przycisk, wypełnia się pole auto, działa klimatyzacja automatyczna. Ma za zadanie osiągnąć temperaturę oraz ją utrzymać. Zestaw multimedialny. W tym egzemplarzu został dokupiony zestaw MediaNav. Oznacza to, że jest z nawigacją. W odróżnieniu od Media Display, który również jest 8-calowy wyświetlacz, ale bez nawigacji. Tutaj mamy nawigację. W samochodach z rocznika modelowego 2023 mamy 3-letnią bezpłatną aktualizację, subskrypcję map oraz minimum 2 razy w roku aktualizację tychże map. Także fajny bonus, fajny dodatek do tegoż samochodu. Trochę Was okłamałem, nie ma podgrzewanych foteli, czyli nie jest najbogatszą wersją wyposażenia. No ale to taki szczególik, tak czy nie? Do zestawu multimedialnego w Sandero Stepway otrzymacie od razu uchwyt na telefon. Uchwyt na telefon mocowany przy wyświetlaczu, dokładnie w tym miejscu. Tutaj widzicie zaślepkę, wyjmuje się ją, wkłada się uchwyt na telefon. Tuż obok jest port USB dwukierunkowy, ładuje telefon oraz wymienia dane. Również wziąłem kolejne akcesorium, które otrzymacie. Śrubokręt do modułowych relingów dachowych. To otrzymujecie w standardzie, nie trzeba dokupować. Bardzo ważną rzeczą w samochodach sprzedawanych w Unii Europejskiej, homologowanych po 2018 roku, homologowanych, czyli tak jakby stworzonych, dopuszczonych do ruchu, jest system automatycznego połączenia alarmowego. ECAL, SOS, różnie jest to nazywane. Jest to nic innego jak tutaj przycisk z lampką. Ma za zadanie automatycznie wezwać pomoc w razie kolizji, wypadku drogowego. Można również samodzielnie nawiązać połączenie z numerem alarmowym 112 poprzez przyciśnięcie tego przycisku przez 3 sekundy. I zdarza się, że osoby siedzące na salonie bawią się tym urządzonkiem i zdarza się, że służby ratunkowe zjeżdżają. Dlatego przestrzegam, nie bawcie się tym, żeby nie było sytuacji, że służby ratunkowe zjadą do salonu, a ktoś musi pokryć koszty tegoż wezwania. Na szczęście można to wyłączyć. Jeżeli trwa nawiązywanie połączenia, czyli słyszymy w głośnikach dźwięk, tak jak w telefonie, sygnału wybierania, szybko przyciskamy ten przycisk, przytrzymujemy minimum kolejne 2 albo 3 sekundy, połączenie jest zakończone. Jeżeli zgłosi się operator telefonu alarmowego, wystarczy, że wytłumaczymy sytuację, że jest to przypadkowe wezwanie. Najgorsze, co można zrobić, to przycisnąć przycisk i w panice uciec z samochodu i uciec z salonu, no bo wtedy będzie nieprzyjemnie. Także przestrzegam przed bawieniem się tymże przyciskiem. Wracając do auta, spójrzmy jeszcze raz na kierownicę.
odpowiednio gruba, że dobrze leży w dłoniach. Podświetlane przyciski, jeżeli oczywiście mamy włączone światła, na przykład światła mijania. Przy światłach do jazdy dziennej nie będą one podświetlone. Tutaj mamy regulację wskazań komputera pokładowego, mamy regulację przełączenia, co chcemy widzieć. Mamy zatwierdzenie danych komunikatów. Polecenia głosowe działają wyłącznie dzięki Android Auto albo CarPlay, dzięki usłudze w Android Auto asystent Google'a, w CarPlay Siri. Także działają, ale dopiero jak podłączymy telefon. Mamy tempomat, mamy ogranicznik, mamy światła automatycznie się włączające, czyli światła dzienne oraz światła mijania. Światła długie same włączamy. Również w Sandero, ale nie we wszystkich wersjach, w tych bogatszych Expression albo Sandero Stepway Expression mamy czujnik deszczu, czyli wycieraczki mogą same pracować, my regulujemy częstotliwością ich pracy albo same w zależności od intensywności opadów deszczu. Moi kochani, dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie nas na YouTubie. Jeżeli chcielibyście kupić na przykład taki samochód albo inny model Dacia, zapraszam do nas, do Maćka albo do mnie. Dane kontaktowe za chwilę się pojawią. Będzie nam szalenie miło, jeżeli zdecydujecie się na zakup samochodu u nas, jeżeli docenicie naszą pracę. Podkreślam to, docenicie naszą pracę, bo nasze oferty gdzieś tam krążą po Polsce, czasami wracają bumerangiem do nas, nie jest to miłe, doceniajcie naszą pracę, ten wkład i wiedzę, którą przekazujemy. Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych odcinkach.